Witajcie moi kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co zakupiłam sobie ostatnio w sklepie Pepco. Wiecie, że ja lubię Pepco i Wy również lubicie, przynajmniej tak to wygląda po tym, ile ludzi jest na kanale i ile ludzi to ogląda. I od razu chciałabym Wam podziękować, słuchajcie, tylko powiedziałam, że idziemy do 9000 subskrypcji, pyk, ja się dzisiaj budzę, a tu już jest ponad 9000 subskrypcji, także dziękuję Wam bardzo za to. To jest po prostu dla mnie coś wspaniałego i coś niewiarygodnego, że to tak szybko idzie, ale to jest wszystko dzięki Wam. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za przecudne, przepiękne komentarze, dziękuję za lajki, za udostępnienia. Pamiętajcie, tak jak obiecałam, na 10000 subskrypcji zrobię jakiś mały konkursik, będą jakieś fajne rzeczy do wygrania. No dobra, a teraz jak już jesteśmy tutaj w holu zakupowym, mini holu zakupowym z Pepco, to pokażę Wam, co udało mi się zakupić. Może najlepsze na koniec, coś, co mi było potrzebne i chyba to było w dzisiejszym przeglądzie, więc to są słoiki, mam nadzieję, że dobrze widzicie, tak Wam tutaj przybliżę. To są trzy słoiczki 320 ml i one są za 10 zł. Ja kupiłam sobie, ponieważ robię miodek z mniszka lekarskiego już drugi raz, więc potrzebne mi są słoiczki, a myślę, że one tak fajnie będą wyglądały. No i oczywiście kupowałam je w tamtym roku, więc sprawdziły mi się i zakupiłam sobie dwie paczki, ale zrobiłam podwójną porcję, więc nie wiem, czy mi to tutaj wejdzie, czy nie będę musiała znowu jechać, albo po prostu wezmę jakieś słoiki po drzemie i wleję do takiego słoika, bo przecież też tak można, tak? Ale ja sobie wymyśliłam, że będę miała wszystkie takie słoiczki z takimi pokrywkami, to sobie zakupiłam. A jeżeli ktoś by chciał obejrzeć, jak robię miodek z mniszka lekarskiego, bardzo zdrowy, to może się cofnąć, jest już on na kanale, także zapraszam serdecznie. Drugą rzeczą, którą zakupiłam, jest taki dzbanuszek, on kosztuje 3 zł, jest z takim koreczkiem z korka, no i tak sobie pomyślałam, wezmę do oleju, ale jak przyjechałam wczoraj i pokazałam dla męża, mąż mówi, co tutaj nalejesz, ja mówię, myślałam o oleju, a on mówi, tak. I znowu będzie nachlapane tutaj, bo wiadomo, jak to się przychyli, to ten olej tu płynie, to trzeba wycierać. Jak ktoś tego nie przetrze, to po prostu będzie tutaj jeden wielki bałagan. Ale sobie myślę, czy do octu, czy do sosu sojowego, czy oliwę z oliwek. No ale wystarczy tylko tu przetrzeć i ewentualnie na czymś postawić, żeby nie uszkodzić blatu w kuchni. Więc taki, taki dzbanuszek za 3 zł. Następną rzeczą, którą kupiłam i o którą się ostatnio się Was pytałam, zanim jeszcze te weszły, bo te są z nowej kolekcji, o właśnie wyciskarkę do pomarańczy bądź do cytryn. I tamta była taka, ja koło niej chodziłam już tyle razy. I tamta była taka malutka i ten plastik był taki, co myślę, jak ja tą wielką łapą wezmę tą pomarańczę albo tą cytrynę wycisnę, no to będzie lipa, to albo to się złamie, albo jeszcze w najgorszym przypadku jeszcze się pokaleczę. Więc zakupiłam sobie tutaj w Pepco za 7 zł. To jest z nowej kolekcji. Jest jeszcze kolor zielony. Teraz jest przepiękna kolekcja zielono-żółta, więc zapraszam Was do przeglądów, bo wszystko jest w tych moich przeglądach. I ten pojemniczek, ten plastikowy pojemnik ma pojemność 360 ml. I nie ukrywam, że ja już go użyłam, przetestowałam dzisiaj, bo było mi potrzebne do miodu wycisnąć 4 cytryny i słuchajcie, cisnęłam, mówię, ja to wypróbuję, żeby Wam pokazać, czy to naprawdę się opłaca. Cisnęłam to i nic się nie zrobiło, oczywiście to wymyłam pięknie, skleiłam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, ale teraz Wam pokażę. Zobaczcie, to mamy dwie części, mamy po prostu tutaj taki, taki dzbanuszek i tu, zobaczcie, jeszcze są takie wypustki, że jak Wam coś, nie daj Boże, się przedostanie, to jak to przelewacie, to tutaj się zatrzyma. Pestki wszystkie i ten miąższ się tu zatrzymuje, oczywiście pestki sobie wyciągacie, miąższ sobie wlewacie, bo czy woda z cytryną, myślę, że będzie, że to będzie bardzo fajne.
Mój synek, jak wczoraj zobaczył, to już się nie mógł doczekać i już chciał. On będzie wyciskał: mamo, czemu nie kupiłaś pomarańczy? U nas zawsze było ostatnio tyle pomarańczy, że później już nikt nie chciał ich jeść. Bo mamy takie fazy, mamy fazę na pomarańcze i mąż mój, co przyjeżdża ze sklepu, to on dwa worki pomarańczy. Teraz mamy fazę na jabłka, gdzie nie jedziemy, to kupujemy jabłka. No dobra, ale ja rozmawiałam o tym. No dobra, także polecam Wam bardzo serdecznie, są żółte i zielone, bardzo fajne i takie naprawdę bardzo solidne. No i coś, co na pewno skradnie Wasze serca, moje skradło, jak zobaczyłam cenę, to po prostu zdębiałam. Takie przepiękne szklaneczki i ta szklanka nie jest taka cienka, ona jest taka, powiem Wam, że jest nawet ciężka. Mamy tu taką drewnianą pokrywkę i tu mamy, słuchajcie, szklaną słomkę. Nie wiem, czy Wy to słyszycie. Otworzę Wam i pokażę Wam szklaneczkę, tylko już uciapciana paluchami, przepraszam. Zaraz Wam powiem cenę. I tu, jak widzicie, macie jeszcze taką gumeczkę, że jak sobie to, o, widzicie, że jak sobie to zamkniecie, to Wam się tu nic nie wylewa. To jest po prostu cudowne i kosztuje, uwaga, 6 zł. Ta szklanka, ten taki, no, jak to powiedzieć? No szklanka, szklanka do drinków czy do jakichś napojów. Fajnie, dzieci czasami coś przychylają, wylewają i tutaj to jest naprawdę świetna opcja. Za 6 zł były dwie, ostatnie na półce. Pytam się kobietki przy kasie, ile dostałyście tych szklanek? Ona mówi 12, ale to są ostatnie dwie, a byłam chyba dzień wcześniej i nic nie było, więc naprawdę lećcie do Pepco, bo jak chcecie kupić te szklaneczki ze słomką, to pójdą szybko. A widzicie, słomeczka jest szklana, więc też fajnie. No i dobra, to już chyba wszystko, co sobie zakupiłam, tak się rozglądam. Tak, chyba tak. Wcześniej Wam pokazywałam już, co kupywałam i mam taką dla Was propozycję. Dużo z Was pisze, żebym pokazywała się częściej. Może mi po prostu napiszcie, jakie macie do mnie pytania, co byście chciały o mnie wiedzieć. Piszcie w komentarzach tutaj bądź na Instagramie. Ja sobie wszystkie te pytania pospisuję i później zrobię takiego vloga z odpowiedziami na te pytania dla Was. Dzisiaj jeszcze zabiorę Was do Biedronki, bo lecimy do Biedronki na zakupy i zobaczymy, ile teraz wydamy, bo ostatnio zakupy spożywcze, jak na pewno już wiecie, to jest jakiś kosmos. To jest po prostu jakiś kosmos. Kiedyś szłam, miałam 600 zł w portfelu i nie bałam się, że mi zabraknie. A teraz jak jedziemy i człowiek ma 500-600 zł w portfelu, wiadomo, że ja nie jeżdżę codziennie na takie zakupy, tak? Ale mam tyle w portfelu i człowiek się martwi, czy mi zabraknie, czy mi nie zabraknie przy kasie. I za każdym razem łapię się po kieszeniach przy kasie jeszcze, czy mam kartę w razie czego, żeby coś dopłacać. Także zobaczymy dzisiaj, ile wydamy na zakupy na 5-osobową rodzinę plus piesek, który siedzi teraz na parapecie i wygląda, czy ktoś jedzie. To jest mój taki szpiegun, on zawsze siedzi na parapecie i jak ktoś jedzie, to po prostu szczeka. No i ja mam taki alarm za darmo. Okej, dobra, to spotkamy się, jak wrócę z Biedronki, a może jeszcze coś Wam nagram, ale to zobaczę, czy będę miała chwilę czasu. No dobra, mam nadzieję, że zakupy Wam się podobały, to trzymajcie się, pa! Zobaczcie, co ja tutaj gotuję, znowu gotuję miodek. To chyba będzie już ostatnia porcja, teraz robiłam z 1000 kwiatków, nie z 500, tylko z 1000, więc zobaczymy, ile wyjdzie mi słoików. Już przelałam miodek do słoików, słuchajcie, wszystkie te mi się zassały, już są fajnie pozasysane, ten jeszcze nie, największy, mam nadzieję, że się tutaj mi zassie, ten również pyknął i jak widzicie, mam tu drzem wiśniowy, żartuję oczywiście, zabrakło mi słoików, więc przelałam do tych, już nie będę szalała, jak widzicie, ten wyszedł mi taki ciemniejszy, ale to chyba dlatego, że jak gotowałam te płatki, to nie dodałam cytryny, dopiero teraz, jak już
Był sam syrop w garnku, to wcisnęłam 4 cytryny, więc mi się wydaje, że dlatego taki kolor. Chociaż słyszałam teorię, że również jest ciemny wtedy, gdy po prostu jest bardziej taki, wiecie, że jak on wychodzi ciemny, to podobno jest jeszcze lepszy. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja miałam wtedy jasny, teraz mi wyszedł ciemny i zobaczymy, jak nie miód, to będziemy jeść dżem. Słuchajcie, chcemy Wam pokazać, nalewaj Aleksik, chcemy Wam pokazać, czy będą przeciekały te nasze szklaneczki i jak się pije. Chłopakom się podobają, jest i mój Błażejek. Zobaczcie, tak to ładnie wygląda. Zamykamy delikatnie, chłopaki, bo to wiecie, nie jest plastikowe, tylko szklane. No, Błażejek nalewa. Ale dobra, 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 wystarczy, bo to za dużo tego cukru będzie. Dobrze, masz to zamknięte? Poczekaj, pokaż. Nie wiem. Pokaż, zobaczymy. Poczekaj, bo to źle. Się... Tak. Źle, no krzywo. Właśnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Okej, okay. Dobra. Jest, i słuchajcie, i prze... Zobaczcie. No nie, nic nie leci, okej. Okay. Jest okej. Okay. Błażej, zamknąłeś swoje? Także słuchajcie, polecam Wam te szklaneczki. Polecam Wam te szklaneczki, bo naprawdę bardzo fajne do picia. Tylko wiadomo, że po soku to trzeba szybko to umyć. No. Piją chłopaki moje. Przyszli ze szkoły. Odwróćcie się. Odwróć się. Dobra, lecimy. Okej, okay, byłam w Biedronce i postanowiłam Wam nagrać, co zakupiliśmy za 399 zł. I zaczniemy od mleka. Ja kupuję zawsze to 1,5%, jakoś najbardziej nam smakuje. Zakupiliśmy 4 sztuki. Tutaj coś dla mojego męża. 6 sztuk. Mówię do męża, idź weź sok pomarańczowy. Chodziło mi o jeden karton, bo raczej nie kupujemy, tylko dzieci piją wodę. No ale patrzę, ciągnie całą zgrzewkę. Zobaczymy na jak długo, może 2 dni i będzie wypite. Ok, keczup Wocławek. Nie dla nas. Powiem Wam, że kiedyś jadłam ten Wocławek i bardzo mi smakował, a teraz po prostu kupuję z Biedronki ten Modero. Tak się przerzuciłam i jakoś teraz ten mi w ogóle nie smakuje. Dobra, mówiłam o keczupie, musiałam zgasić światło, bo coś mi tutaj bardzo mrygało. Kupujemy tą fasolę czerwoną do sałatki meksykańskiej. Jest bardzo, bardzo dobra sałatka meksykańska. Może kiedyś Wam wrzucę, jak ją robimy. 3 koncentraty. Ja lubię ten podliszki, bo on jest taki dosyć intensywny. Patrzę, że mój mąż wziął do karkówki przyprawę na grilla. Dobra, więc tu mamy taką przyprawę. Te chipsy bardzo lubimy. Podobne są w smaku do lajsów czerwonych. Co my tu jeszcze mamy? Miodowe płatki dla dzieciaków. Słonecznik. 2 śmietanki, 18. Pieczareczki. Wzięliśmy również mintaja, bo lubię robić z tego rybę po grecku. Bądź po prostu usmażyć, obtoczyć w jajku i w mące i usmażyć na obiad. I wzięliśmy do spróbowania takie filety. Słuchajcie, teraz filet z kurczaka jest tak drogi. Zobaczcie, poczekajcie, zobaczymy. 23,99 za kilogram. U nas w sklepie chyba jest takim wiecie, spożywczym, takim wioskowym. 24, tak mi się wydaje, że chyba 24, a tu mamy za 23,99, ale chyba tam pisało za 19,99, nie wiem, czy to była jakaś promocja. Okej, lecimy dalej. Tą kiełbasę z sokołowa lubimy na ognisko czy na grilla. Ona jest naprawdę bardzo dobra w smaku. Do pojedzenia kupuję taką bardziej, wiecie o co chodzi, żeby było więcej procent mięsa, a tą akurat kupujemy na ognisko. Ona ma mięso wieprzowe 73%, no i tam lepiej nie czytać, bo będziemy się świecić w nocy. Następnie wzięliśmy również karkówkę grillową, karkówka grillowa i poczekajcie. Cena 17,76, a 26,99 za kilogram. I lubimy również taki boczek. On jest tak fajnie doprawiony, bardzo jest dobry ten boczek.
No i tutaj chyba nie ma ceny. Wzięliśmy sobie dwie paczki. Wzięliśmy paróweczki. Paróweczki, nasz piesek uwielbia te parówki. Próbowaliśmy go odzwyczaić. No, czort nie chce jeść groszków, jak tylko się krzyknie, że czy chcesz parówkę, to od razu stoi przy lodówce. No i jeszcze kupujemy mu takie przekąski z kurczaka. To jest taka suszona pierś i to również lubi. I jeszcze w Biedronce, nie wiem czy kojarzycie, są takie kosteczki, one są owinięte właśnie taką piersią z kurczaka i jeszcze dodatkowo są takie paseczki. Nie wiem z jakiego mięsa są, ale na pewno mają dosyć sporo tego mięsa w sobie. Tu zobaczymy, czy ja się tutaj doczytam. Nie, teraz na szybko nie będę tutaj szukać, ile mamy tutaj mięsa, więc on je. Oczywiście już musiałam mu tutaj otworzyć. Mogę wam nawet pokazać, jak wygląda ten listek. On uwielbia tą suszoną pierś. Zobaczcie, tak to wygląda. Czekajcie, odłożę sobie to dalej. Okej. Okay. Masło roślinne, bo lubimy smarować sobie tym chleb po prostu. Dwie papryczki. Twaróg półtłusty. Już mamy swój szczypiorek na ogrodzie, więc taki twaróg ze szczypiorkiem jest po prostu przepyszne. Robimy mozzarellę z pomidorami i słuchajcie, jest pyszna mozzarella. Pokroicie sobie ją czy w kosteczkę taką grubszą, pomidorki koktajlowe, sól, pieprz i dodacie trochę oleju, pomieszajcie to i to jest po prostu no petarda. Na imprezę to zawsze idzie tak szybko, w mgnieniu oka, bo jest po prostu przepyszne. A zawsze robiłam tylko właśnie mozzarellę z pomidorami i polewałam jakimś sosem bądź tylko solą i pieprzem. I to tak nie szło, to wyschnięte później leżało, jak właśnie ta mozzarelka z tymi pomidorkami koktajlowymi. Jak już mówiłam, że kupiliśmy fasolę do sałatki meksykańskiej, to również jest makaron też do właśnie tej sałatki meksykańskiej. Przeważnie kupuję ten mniejszy, bo one, wiecie, jak napęcznieją, to są bardzo duże, ale nie narzekam, też z tego można zrobić. Ten również jest bardzo dobry. No i tutaj czekolada Milka. Wiem, że one są chyba po 13 coś, a tu w Biedronce jest teraz po 7. Chyba, że źle spojrzałam, po 7, ale na przykład ja lubię tylko niektóre czekolady i tą akurat naprawdę bardzo lubię. Dobra, co Wam tu mogę jeszcze pokazać? Papier. Taka rolka starczy mi na tydzień. Na tydzień, może nawet nie, ale lubię mieć papier, lubię wycierać papierem wszystko w domu, więc u nas papier must have. Dwa ogóreczki i słuchajcie, za 9,99 kg pomidorów i słuchajcie, one już pachną, nie wiem jak smakują, ale pachną bardzo ładnie, to już jest dobry znak. Kurczę, zaraz mi ucieknie. I mąż wziął sobie skarpetki Pumy, trzy kolory. Czekajcie, muszę się po nosie podrapać, bo coś mi zaswędziało. Będę zła. Wziął sobie skarpetki Pumy, trzy kolory, biały, szary i czarny. Jaki to jest rozmiar? Tu 43-46. No to pojechał chyba, naprawdę nie chciał, żebyśmy nosili jego skarpety, bo zawsze jest problem. On kupi sobie skarpety sobie. A wszyscy nosimy, nie? Moje chłopaki też już noszą takie skarpety dla starszych, więc teraz jest już problem ze skarpetami. No i nie wiem jak u Was, ale u nas zawsze... Ja to zawsze mówię, że one giną w pralce, nie wiem gdzie są później te skarpety, nie mogę znaleźć do pary, nie wiem czy u Was jest również taki problem. I teraz jest chyba na promocji, jak kupicie dwa, to po prostu macie taniej. No i chyba trzeba podać tą kartę Biedronki, bo to chyba o to chodzi, żeby była ta karta Biedronki. A jeszcze Wam nie pokazywałam oleju, wzięliśmy olej, także jest olej w Biedronce, bo ostatnio nie było, ludzie powykupywali. No i płyn do naczyń Fery, my mamy zmywarkę, ale czasami się przydaje również płyn do naczyń. I czy ja Wam wszystko pokazałam, poczekajcie, tak jeszcze, no i oczywiście banany, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy mąkę 4 kilo. Kupiliśmy jeszcze całą zgrzewkę wody Żywiec. I czy rozglądam się, czy my jeszcze coś kupiliśmy? Jeszcze 10 kilo cukru. Słuchajcie, kupiliśmy 10 kilo cukru. Lubimy sobie tak ten cukier postawić w spiżarni i nie jeździć co chwilę
po cukier do sklepu, tylko żeby było te 10 kg mąki. Teraz wzięliśmy 4, ale przeważnie mamy 10 kg mąki, 10 kg cukru. Także zakupiliśmy dzisiaj, zrobiliśmy dzisiaj właśnie takie zakupy. Powiem Wam, że dosyć sporo. Myślałam, że pyknie nam z 600, bo jak wiecie, teraz czasy są ciężkie i to wszystko jest po prostu coraz droższe. A zapłaciliśmy 399 zł, aż normalnie kopara mi opadła przy kasie, że wydaliśmy tak mało. No i tak, to chyba tyle z mojego haulu zakupowego z Biedronki. Piszcie koniecznie, co polecacie, co bym mogła sobie spróbować. Może akurat nie próbowałam jeszcze tych rzeczy. Powiem Wam szczerze, że ja jak wchodzę do Biedronki, to już wiem, co mam brać i jakoś tak tych nowości nie wybieram. Jakoś może boję się nowości, może się nie boję, nie wiem. Ale tak to wygląda, może coś spróbuję. Także piszcie w komentarzach, co Wy tam kupujecie, ile wydajecie za zakupy, piszcie, ile wydajecie za zakupy. My na rodzinę pięcioosobową plus pies wydajemy naprawdę dosyć sporo. Dosyć sporo, dlatego dzisiaj mnie zdziwiło, że zapłaciliśmy tylko 400, nie? Ale wczoraj zapłaciłam chyba 200, przedwczoraj chyba 300, także wiecie. A, jeszcze kupiliśmy 10 bułek do tego, także do tego dochodzi woda, bułki i cukier. No i to chyba by było na tyle dzisiejszego mojego takiego innego vloga, ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, pokazywałam Wam, że kupiliśmy sobie ten bocze i tu zobaczcie, nie zauważyliśmy o smaku śliwkowym, on jest po prostu, ja uwielbiam śliwki, ja i mój mąż uwielbiamy śliwki, ale ja już jak go tutaj powącham, to już czuć tą słodycz taką i o tyle co lubię takie miodowe jakieś przyprawy do kurczaka, jak jest miodowa, to ona jest po prostu cudowna. A słuchajcie, on tylko to otworzył, mówi: Sylwia, coś jest nie tak, mówi, powąchaj, powąchaj to, jak to pachnie. I jak zaczął smażyć, to ja od razu mówię: Piotrek, ja robię sobie twarożek, bo to będzie po prostu ohydne. No i tak było. Gdzie mój mąż za bardzo tak, on nie wybrzydza w jedzeniu, to nawet on tego nie zjadł. Więc jedną paczkę mamy. Oddam komuś na spróbowanie, może akurat komuś posmakuje. Także tak wyglądały nasze zakupy, takie jest nasze spostrzeżenie na temat akurat tego boczku, więc jeżeli ktoś nie lubi takich słodkich, smażonych rzeczy, to i takich bardzo intensywnych, to nie bierzcie tego boczku. My po prostu źle spojrzeliśmy, zawsze bierzemy ten taki no po prostu bez tej marynaty śliwkowej, tak? Bez tej marynaty śliwkowej. No dobra, to chyba dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Za jakiś czas zerknę i sprawdzę, co Was interesuje, jakie macie do mnie pytania i nagram jakiegoś vloga. To trochę bardziej mnie poznacie. Dzisiaj się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, cześć.